Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Giorni z mojego dzieciństwa. Dziś będzie The Italian Job. Jest to samochodówka, którą polecam. Przechodziłem nią od samego początku do samego końca. Na sam początek nie chciała za bardzo pójść na moim takim pierwszym sprzęcie. Nie wiadomo, czym to było spowodowane do tej pory. Ale oczywiście byłem tak zarąbisty, że dostałem się do plików gry i wczytywałem sobie poziomy właśnie z tych oto plików, które powinny się znajdować w katalogu z grą. I do tej pory nie wiem zresztą, jak to możliwe było, ale tak, gra umożliwia wczytanie tych właśnie poziomów. No i nie trzeba przejść całej gry, na szczęście. I zacząłem się właśnie zastanawiać właśnie nad tym, jak właściwie te poziomy są pisane i czy tak naprawdę podczas gry uruchamiają się właśnie te oddzielne aplikacje. To jest bardzo ciekawe, ale nie o tym teraz wzmianka. Grafika jest naprawdę zarąbista. No, szczerze, to mi się naprawdę bardzo podoba taka grafika. Co do samej fizyki jazdy, no to nie jestem zadowolony, ponieważ jeździ się tutaj okropnie. W ogóle to całe hamowanie, skręcanie. Niestety można zrobić wypadek i nawet osoba z prawem jazdy będzie miała problem z jazdą, a szczególnie z uciekaniem przed policją. Następna sprawa to fabuła oczywiście, której za bardzo nie zrozumiałem, no ale zawsze lepiej nie zrozumieć fabuły, niż zrozumieć. A przynajmniej jak gra jest grywalna, to już jest dobrze. Następna taka sprawa, no to oczywiście wspomnienia z tej gry, które są naprawdę zarąbiste. No i szczerze polecam tą grę. Szczególnie dlatego, że bardzo dużo lubiłem w nią grać. I cała zabawa z tej gry była taka, no że tak naprawdę, a właściwie nie mam nic do powiedzenia w kwestii zabawy, poza tym, że była zabawa zarąbista. Ogółem można było się świetnie bawić przy tej grze, pojeździć, poćwiczyć prawo jazdy, ogółem też wykonać różne zadania. No i przede wszystkim był ten klimat, który się zachował z dzieciństwa. Szczerze, no to teraz tego klimatu nie czuć w ogóle zresztą. Z tego względu, że wszystko tak się wydaje trochę niby tak samo, ale jednak inaczej. No a w jakim sensie ja to widzę? No po jedno, no to możemy zauważyć niestabilność w nowszych systemach operacyjnych. Na starszych systemach gra chodzi naprawdę niesamowicie. Tylko że jak mówiłem wcześniej, ten problem z pierwszym odpaleniem gry tak trochę wystąpił, no ale nie wiadomo, co było tego przyczyną. Za drugim razem, jak zainstalowałem tą grę, można było już ją odpalić normalnie. No a czemu mówię, że na nowszych systemach akurat jest niestabilna? No, można to zauważyć na ekranie teraz, nawet podczas nagrywania. No to już jest naprawdę masakra, a czasem, jak na przykład ma się na przykład Windowsa 8 na nowoczesnym już laptopie ze sterownikami, na przykład Intel. Na przykład ja miałem taki przypadek, że po prostu wszystko było jakieś takie
za bardzo malutkie wraz z ekranem. No i powodem była oczywiście rozdzielczość, którą zmieniłem na możliwą najwyższą. No i obraz był w miarę taki normalny, ale klimatu już nie czułem. To już nie było to samo, co kiedyś. No ale grę polecam mimo wszystko. A może kiedyś znajdzie się okazja, żeby znowu poczuć ten klimat, który odczuwałem kiedyś w dzieciństwie. Zwykle nie dawałem takich ocen 10 na 10 i tym podobne, chyba. Ale tym razem muszę dać ocenę 10 na 10, ponieważ w tą grę zagrałbym jeszcze raz. No a to by było na tyle w tym materiale. W następnym odcinku będzie taka troszkę pokręcona gra i być może będę nadawał na żywca, bo... A no właśnie, zapomniałem wspomnieć, że wadą jest to, że nie ma multiplayera. Znaczy niby tam jest, ale to się gra na jednym komputerze, więc to trochę kijowo. No a teraz serio, jeśli filmik się spodobał, wstaw lajka. Jeśli nie, możesz spadać i zostawić serdeczną łapkę w dół. Możesz także zasubskrybować mój kanał, jeśli tego nie zrobiłeś, by być na bieżąco z nowymi filmami. To by było na tyle. Na razie.